Cześć, cześć, ludzie, z tej strony Tano, witam was w kolejnym odcinku Koledzy z Zamiedzy. I w dzisiejszym odcineczku, jak widzicie, mamy orczyszyka, mamy dojczyka, jak widzicie, przeciąsarkę i kosiarkę. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się trawą. Skosimy sobie trawę, przeciąśniemy ją i w końcu sobie wyjedziemy naszym kombajnikiem z garażu, bo jest już tak naprawdę zrobiony. A więc nic, tylko siadać do niego i pojeżdżać. Jo, wszystko jest ogarnięte, on powinien tam chodzić sobie już elegancko. I pojedziemy sobie może na jakąś misyjkę, nie wiem, powinna być jakaś tutaj misja, miejmy nadzieję, że jest, jakiś zbiór plonów jest, tak więc sobie polecimy na ten zbiór plonów, ale bez dłuższego obciągania siadamy sobie do dojcza i lecimy sobie skosić. Wy teraz zapytacie, czemu dojczem? Bo dostaliśmy sobie kosiarkę na testy, ona ma ogólnie 3 metry, czy tam nawet i więcej, mój Jezu, zawaliłem sobie, nie patrzcie na to, mój siewnik do kukurydzy, ale to nic. Jedno pole sobie skosiłem już poza tym odcinkiem, teraz na odcinku zajmiemy się właśnie tą drugą częścią pola. Pojedźmy sobie od tej strony. Pamiętacie, w tamtym odcinku miałem tutaj lucernę i koniczynę. Na razie ona nam jest niepotrzebna. Interesuje nas najbardziej siano, bo kiszonkę mamy, wszystko mamy. Tylko nie mamy właśnie siana, a siano jest tu najbardziej nam potrzebne. Więc sobie w dzisiejszym odcinku to sianko ogarniemy. Mam nadzieję, że ta muzyczka za głośną nie będzie, by nie słychać za traktory. Tak jak będzie napisać, czy muzyczka się podoba i tak dalej. Ja sobie ją ogarnę, tą kamerę. Mogę sobie to zawinąć, ale dobra, nic się nie dzieje. Wniesiemy sobie, opuścimy i ogień dalej. I tak bardziej od niedu sobie obiadę tak tej kamery, żeby tutaj, żebym widział co, gdzie i jak, po co, na co. Mam nadzieję, że wszystko będzie ładnie słychać i fajniutko. Tamta łąka nam jeszcze jedna nie urosła, tak więc tamtą łąkę sobie poczekamy. Coś tam się z niej zrobi. Też będziemy musieli sobie ogarnąć jakieś kombajnice do naszej kukurydzy. Bo tam na razie nikogo nie sobie nie ogarnęłam, a trzeba już pomału myśleć nad kombajnistą, bo nam to wykosi na sieczkę, na pryzmę tą kukurydzę. Nie na ziarno, tylko na kiszonkę właśnie. Więc sobie kogoś tam spokojnie ogarniemy. Dobra. Teraz będziemy sobie mogli jeździć dookoła, to więc bajunia. Mam nadzieję, że żadnych omijaków nie porobimy. Tak dalej, ten odcinek dostajecie. Czekajcie, co mamy dzisiaj? W czwartek go dostajecie. Dostajecie ten odcinek w czwartek właśnie. Tak co dwa dni odcineczki. Mam nadzieję, że będą się jakieś pojawiały. Miejmy taką nadzieję. Możecie też napisać w komentarzach, czy byście chcieli zobaczyć powrót Fendu w Rosji. Bo możliwe, że coś takiego sobie powrócę. Będę musiał sobie jakieś mociki ogarnąć i tak dalej. I te fendy w Rosji może sobie powrócą, żeby, wiecie, się wyszaleć w tym farmingu, tak jak ostatnio chłopaki mówili, żeby jakąś serijkę znaleźć, żeby się tak wyszaleć. Tak więc coś może sobie ogarniemy, te fendy w Rosji i tak dalej. Akurat to fajnie przyjmowaliście u mnie na kanale, tak więc zobaczymy, co da się zrobić. Coś sobie pomyślimy. Ogólnie podziękowania, wielkie podziękowania dla Patryka, który zrobił mi właśnie ramki świąteczne do BSiKa. Tak więc dziękuję Ci serdecznie, Patryk, kto oglądasz. Te troszkę inne ramki, takie świąteczne, bardziej kolorki sobie zmieniają, te lampki. Tak więc zarąbiście. Oczywiście gramy sobie na kierownicy, na free tracku. Dzisiaj z nami nie ma chłopaków, bo nagrywam sobie to późno, żeby mieć jakiś odcinek w ogóle. Ostatnio nie udało mi się być u chłopaków na odcinku, bo tam, nie wiem, parę spraw do załatwienia i tak dalej. Tak więc teraz sobie to nagram i będę miał to z głowy, bo tą łąkę sobie muszę skosić na to siano, żeby ona przeszła sobie, wiecie jak to jest na tym odsezon. Że ta trawa musi sobie poleżeć, trochę przetrząśniemy sobie ją, to ona może szybciej dojdzie i tak dalej. I elegancko będzie. Musimy sobie polecimy, bo przetrząsamy sobie tamtą łąkę i pojedziemy sobie skosić coś jakimś kombajnikiem. Kombajnikiem, no jakim? No naszym kombajnikiem, w końcu go przetestować, bo on musi odrobić teraz mi te pieniążki, które wydałem na remont tego silnika. Na szczęście już wszystko jest zrobione. Tak więc tam niedługo też z sąsiadem będę kosił kukurydzę na ziarno. Zobaczymy, jak tam z pogodą będzie i tak dalej. Ale to się na spokojnie już ogarnie. I będzie wszystko w pożądalu. Troszkę tej kukurydzy mają, tak więc tutaj na pewno sobie się dogadamy za to, co mi przyjechali skosić i tak dalej. Żeby było, że tam widziałem, że mi belki przywieźli, jak widzicie. Tam beleczki jakieś mamy przywiezione, tak więc oni nam właśnie te beleczki przywieźli. I trzeba będzie to gdzieś upchnąć. Na razie niech to stoi tutaj na przyczepce nam. Ale później gdzieś to trzeba będzie schować.
Zobaczymy, gdzie, bo tam na górze mam trochę poukładane już tych belek i tak dalej. Więc tam raczej nie ma co więcej ładować, żeby tam się stropnie zarwał coś, żeby na krowy nie padło. Na razie przypał leciutki. Dobra, tego sobie chyba na raz nie wezmę, nie, dobra. Chociaż poszłoby ten raz. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze raz, żeby nie było. I elegancko, będziemy mieli skoszone. 5 minutek, już elegancko. Może będziemy mieli skoszone, tutaj robota musi iść do przodu, obornik tam rozrzucony. My musimy jeszcze to wapno, w następnym odcinku sobie polecimy z akcją wapnowania, bo musimy od chłopaków porzucić tą RCW, żeby sobie móc to wapno rozrzucić na te pola, bo potrzebują, to akurat nie potrzebował, ale to i tamto jeszcze jedno potrzebuje. Będziemy mogli też się zająć tym nowym polem. Słuchajcie, jak to wygląda na tamtym polu, tamto pole. Chyba nic jeszcze tak naprawdę do siania tu nie mamy. Czy mamy coś do siania już? Okres siewu, dopiero wtedy pszenica. A tutaj powiedzcie mi, że... Dobra, jeszcze nie. Dobra, na jesień dopiero. Tak więc na spokojnie. To i sobie ogarniemy. Dobra, mamy skoszone. I elegancko. Na testy dostaliśmy i ładnie. Szybko robota idzie. Jest troszkę większa od naszej. Ta właśnie kosiarka. Tak więc elegancko. Elegancko bajaczka, przejdźmy sobie tutaj pomału. Postawmy sobie gdzieś tą... Belkę zawodziłem. Tą koszarkę, czekajcie, żeby ją postawić, żeby tak nie zawodzała tak naprawdę, bo tutaj musieli sobie tym kombajnem, później pewnie przepraw będziemy potrzebować, żeby tam jechać gdzieś skłosić. Trochę ugadanych już mam osób, ale zobaczymy jak to wejdzie. Gdzieś tam przejazd kontraktu weźmiemy, żeby nie było. Dobra, to możemy sobie zgasić, lecimy sobie do naszego Ursuska, tak więc co, siadamy, odpalamy, podnosimy i lecimy, zobaczymy jak to będzie, jeszcze przetrząsarki chyba nie używam, grabiarkę używałem, ale przetrząsarki jeszcze nie używałem, tak więc zobaczymy jak ona sobie będzie chodziła, lecimy sobie tutaj na tą łączkę, której już sobie kiedyś robiliśmy, rozłóżmy sobie ją. Proszę się rozłożyć. No i bajunia. Włączmy sobie, opuśćmy i ogień do przodu. Pokaż jak to robi ładnie. No jo, elegancko. Baja, dobra. Ładnie, że robi, wszystko jest w porządku. Będziemy mieli to przetrząśnięte już. Tam jest tylko tam trzeba będzie przewinąć troszeczkę, żeby ta trawa mi doschła i będziemy sobie mogli ją zgrabiać i prasować. Byśmy mieli to siano w końcu. TMR-a tam, wiecie, coraz więcej będzie potrzebne, a ja nie mam żadnych telek siana. Tak naprawdę już skończyło się wszystko, sama kiszonka została. Mam tą belkę w kiszonkach, jeszcze te baloty owinięte, tą trawę owiniętą folią. Ale ładnie tutaj będzie szło to do przetrząsania tego. Patrzcie, chwilę, moment i już jest chwilę zrobione. Może nic nie widać. Wszystko jest pod kontrolą. Chyba też co będzie przetrząsnął na pewno. No i ładnie to wygląda. Po dwa sobie bierzemy elegancko po kosiki. Szybko skoszenie nam poszło. Akurat dużo nie mieliśmy. Też koszarkę mieliśmy bardzo fajną. Tak więc elegancko. Testy oczywiście udane. Na plus. Mogę tutaj ogarnąć szybko. Wszystko, czekajcie. Dobra, to jest przetrząśnięte raczej już. Jo, raczej tamto będzie przetrząśnięte na pewno. A to takie dwa rzędy bierze i akurat będziemy już tamtym jeszcze będziemy mieli przetrząśnięte, tak więc elegancko tutaj szybciutko pójdzie. Takie 20 parę minut tego odcineczka sobie zrobimy, w następnym odcineczku sobie poodpowiadamy na jakieś pytanka, tak więc możecie pisać w komentarzach pytania jakieś jak macie do mnie, a my weźmiemy chyba jeden po prostu, to dobra, nic nie dzieje. Jak macie jakieś pytanka do mnie czy coś, to możecie pisać śmiało w komentarzach, ja sobie na nie poodpowiadam i elegancko. Więc możecie tutaj pisać na spokojnie i będzie dobrze, elegancko, fajniutko, piękniutko. Nawilka, nie podnośmy jeszcze. O! Jakbyśmy takiego odcięcia nie mieli, tutaj idzie ostro też robotka, to przetrząsanie. Ursusek tutaj daje radę nam ładnie. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, słychać ta musika i muzykę. Żeby to nic nie zagłuszało. Dobra, podnosimy. Proszę, przetrząśniemy sobie to od razu, jak już tak tam dobrze robota idzie, to przetrząśniemy sobie.
Ale teraz sobie ładnie kombajnikiem polecimy, pokosimy i będzie elegancko. Jakieś takie nieduże pole sobie weźmiemy, żeby sobie właśnie coś tam zarobić już. I będzie bajunia. Żeby w ogóle przetestować w jakimś zbożu, a nie w kukurydzy, bo w kukurydzy to wiecie, kombaj dostaje ostro. Ostro w pip. A na zbożu aż tak nie dostaje, tak więc tutaj sobie na zboże jakieś polecimy. Żeby go przetestować i tak dalej. Będzie wszystko gitara. Na pewno będziemy musieli tą kukurydzę chłopakom skosić, tak więc tutaj trzeba, żeby kombaj był sprawny już. W ogóle zapomniało, że miał jechać na usługę. Ale trzeba to zrobić w końcu. Trzeba jechać, skosić. Nie wiem, co tam mają do koszenia jeszcze ogólnie. Nie dowiemy. I będzie wszystko elegancko. Bytają się głośno, a nie taki cichy trochę. Ale ładnie idzie. Ogólnie dziękuję za tyle łapek pod tymi odcinkami właśnie z tej serii. Bo to, co robicie, to jest bajunia. Fajnie, że Wam się podoba ta seryjka. Fajnie mi się tutaj gra też, tak więc miejmy nadzieję, że będzie coraz więcej tych odcinków z tej serii właśnie. Teraz wiecie, tego czasu jest coraz więcej. Mam nadzieję, że pojawią się jakieś nowe serie, jakieś nowe gierki. A jest w planach fajna jedna gierka, o którym pisaliście parę razy, tak więc sobie ją ogarniemy. I też może jakiegoś skrapika sobie nagramy na spokojnie, żeby coś tam ruszyć, tą serię, żeby coś tam jeszcze pograć. Możecie pisać w komentarzach. Czekajcie, jednak muszę pojechać bardziej tutaj, żeby to przecząsnąć. Halo. Będę musiał jeszcze raz chyba pojechać, żeby tam to przecząsnąć. No to dobra, no, nic się nie dzieje, przelecimy sobie tam. Akurat o, odwijas, elegancki. Lecimy w tą stronę. I będziemy mieli to zrobione. A więc bajunia. Bajunia bajeczka. Musieli sobie też to gruberować po oborniku, ale to już tam na spokojnie, w następnych odcinkach nie będziemy tutaj w tym odcinku aż tyle prac robić, składajmy sobie. Gdzie wapno mam już wyrzucone, mam nadzieję, że to mi starczy, tutaj na to pole chociaż. A jak nie, to sobie po prostu pojedziemy po to wapno, to tam dużo nie kosztuje tak naprawdę i sobie ogarniemy je. Dobra, co? Dajemy sobie tutaj ładnie Ursusem. I zobaczmy, co jaki kontrakcik mamy. 94. Pole numer 94. Zróbmy sobie je tak. Pole numer 94. Gdzie mamy taki numer jak pola? 980. 94. Tam to nie będziemy jechać tak naprawdę. Bo tam, wiecie, tej drogi nie ma. Zbiór plonów 36. 36. A to tutaj za mną idealnie. Ale pojechaliśmy sobie w tamtą stronę gdzieś. 50, 60, coś takiego. 48. 48. Gdzie mamy 48? 48 to też tam mamy, w tamtych rejonach. Jakieś 51, czy coś takiego? 51, nawożenie mamy. Nawożenia same mamy w tamtych rejonach. Transport, wyplony 48, 36, no to polećmy sobie na to 36, i mi kontrakt, 36, czyli to, dobra, okej, nie ma problema, miejmy nadzieję, że uda nam się wyjechać do tego tyłu tym kombajnem, jakoś tutaj udało się wyjechać, ale wiecie, tutaj wszystko na styk, u mnie tu jeszcze ta lina leży, mówię, że nie rura, złóż mi kombajnik. O. Miejmy nadzieję, że to wszystko ładnie wyjdzie. Jo, dobra. Udało się wyjechać. Widzicie, ładnie kombajnik już tam chodzi. Elegancko. Ja wiem co. Lecimy, jakbyśmy mieli obrócony header w tą stronę, to nawet nie musielibyśmy wózka brać, bo to blisko jest dosyć. Jo, i elegancko. Akurat sobie podjedziemy, weźmiemy i będzie baja. O, sąsiadu. Usterka jakoś działają, Zobaczmy. Naprawdę? Nie no, kosiliśmy ten rzepak sobie wtedy. Czekajcie, musimy sobie podczepić. Dobra. Do góry header. Teczny. I ogień.
Ogień z rury, przód do góry. Rozłóżmy sobie kombajnik. Elegancko mam rozłożone. 36. Z tego co pamiętam, to chyba rzepak jest. Powiedzmy sobie tak. Jakieś krzaczory w ogóle, mój Jezu. I o, tu jest rzepak. No i czuło, możemy sobie rzepak skosić, co tam. Tylko tu jest chyba rów akurat, tak więc trzeba uważać tutaj. Bo z tej strony nie ma? Nie, z tej strony nie ma, dobra. Nie ma problemu. Dobra. No i wjeżdżamy. Wjeżdżamy motowidła do góry. Oj, idzie kombajnik, ładnie. Bajunia. Wszystko w pożądalu, elegancko. Tak powinno być, jak na razie wszystko chodzi. O Jezu. Urwał klapę od zbiornika. Założyli jako gałązkę tu. Tym se urwał ten. Klapę do zbiornika. To nieźle. To nieźle. Jestem ciekawy tych dźwięków właśnie, czy one będą wszystko elegancko tutaj, wszystko będzie słychać. Bo to pole chyba to na zbiornik weźmie, tak mi się coś wydaje. No może nie. Może mamy dużą przyczepę, tak więc sobie to ogarniemy na spokojnie już. Dobra, wytnijmy sobie poprzeczniak. O, ale fajnie się kosi tym kejsikiem, normalnie przesiadamy się tu, czy tutaj. On tak ma kamerę w ogóle. Dobra, to weźmy sobie... O, widzicie? Byśmy tak sobie bardziej siedzieli tutaj. To fajnie, bo widać... O, tu chłopaków pole jest, jak widzicie. Z ziemniaczkami. Będą sobie też kopać tutaj. Tak mówiąc elegancko. Dobra. Opuszczamy i ogień. Jedziemy. Ale sobie zarobimy coś za to i będzie elegancko. Coś tam zawsze się nam spłaci, jakieś tłoki czy coś nam się spłacą. Tam na sama robocizna, bo to trochę wyniosło. No niestety, no ale kombajny też muszą się psuć. Sorry, że ziewam, ale jest późno dosyć. Ale ważne, że będziemy mieli odcineczek nagrany. Dosyć fajny odcineczek, dosyć fajny, no. I elegancko. No i tak powinno być normalnie. Kość. Trochę koszenie jest, ale to fajne. Akurat takie fajne pole, które będziemy mogli sobie kosić tutaj na odcineczku. Baja. U nas tak naprawdę nie udało się nic pokościć. Ten sobie troszkę pokośmy na usługach, żeby nie było. Że nic ten kombaj nie będzie kosił. Musi coś tam na siebie też zarobić. W końcu troszkę kosztował pieniążków, tak więc... Dobra, lećmy sobie, odwróćmy sobie. Musiałbym się odwracać, bo tu i tak 20% niecałe mam. Żeby do rowu tam nie wpaść, no. Dobra, opuśćmy sobie. O, na kierownicy i na filtraku to jest, się gra elegancko, mordeczki. O, coś pięknego, polecam wszystkim zagrać jakieś farminga na kierownicy i na filtraczku. To coś pięknego jest. Tak więc z bajunia. Elegancko dojeżdżamy, podnosimy. Nabijamy wstek. Puszczamy i ogień. I lecimy. Półtora tony ukoszone. No z muzyczką o wiele lepiej się nawet gra tutaj i nagrywa samemu. Tak więc baja. Elegancka rameczka. Kolorki sobie zmienia. I baja. Czekajcie, bo coś mi się zdaje, że ta ramka... Czekajcie. O. Aha, widzieliście, coś tu brakowało. Tak właśnie myślałem. Byłem pomniejszoną tą rameczkę troszkę. Nie, więc no. Teraz już widać ładnie światełko, tak to było takie ucięte trochę. Właśnie coś mówię, coś tu jest nie tak, ale już jest wszystko w porządku. Miejmy nadzieję, że wam się rameczka ładnie spodoba. Tutaj świąteczna taka. Akurat mamy taki okres, taki ala świąteczny. Już to grudzień jest. Możecie napisać, mordeczki, jak tam wasze zdrówko i tak dalej. W te zimne dni. W te mroziki i w te wiatry, bo wieje tam ostro. Tak więc możecie napisać w komentarzu, co tam was słychać ciekawego. Możecie zadawać te pytania właśnie na następny odcinek jakiś. Gdybym sobie nagrywał, na przykład jak będę sam czy coś, to bym mógł sobie na te pytania odpowiadać.
No ale jak sąsiady będą, to wiecie, i tak samemu. U mnie do mnie nie przychodzą, tam czasami przyjdą po coś. Moja sprawa, albo ja do nich, ale na następny odcinek pojedziemy sobie do nich po to RCW, żeby sobie tutaj ładnie poładować to wapno i porozwozić. Tak, następny odcinek też dosyć spoczko będzie. To wapienka, musimy to wapno sobie zrobić i te pola sobie uprawić pod siew. Czego to jeszcze nie wiem, zobaczymy. Może bym ten rzepak albo ten groch zasiał? Zobaczymy. To też by było spoko. Żeby spróbować, nie tylko wszystko na słomę. Po prostu na tym nowym polu byśmy sobie na słomę polecieli. Te co mam sobie, co kupiłem nowe, to możemy sobie przężyto zasiać na przykład. I właśnie też będę musiał to na ten podozmień patrzeć, bo ja to tak mało to ogarniam. Ale będę musiał sobie na to lukać. Żeby tutaj nie było jakiegoś babola, że z całego pola na przykład ugłoszę z jedną tunę, bo to będzie przypał leciutki. Wiecie jak jest. Tak o. Proszę bardzo. Opuszczamy i lecimy dur. Ogólnie w sobotę zapraszam was na lewika. Możliwe sobie odpalę jakiegoś lewika na kanale. Tak więc zapraszam was serdecznie. W jakichś godzinach takich wieczornych, 19, 20, 18. Zobaczymy jak to będzie z czasem. I sobie tam popykamy jakieś ATS-ikę, co może farminga. Właśnie i coś tam sobie porobimy na spokojniutko. Mam nadzieję, że internet ci da radę. Chcesz jeszcze jednego live'a w tym miesiącu odpalić. Czekam sobie właśnie na ten światowód karakański, ale na razie to tak szczerze, tul wie kiedy on będzie. O kurde, tu się szarpnąłem, mogę jeszcze jedno poprzecze zrobić. No sąsiad tutaj. Słabo ten rzepak ma. Moglibyśmy go kiedy wykupić tego sąsiada. Albo chłopaki go wykupią, zobaczymy. Bo tu kawałek tego pola jest dosyć fajne, jest takie z górki widać. Fajny widok na mojego spojazd. Tutaj na wszystkie. Na wszystkie okoliczności. Jakie to mamy jeszcze w zbiorniku, nic nie widać. Tu nie mamy żadnych klapków, nie. Możemy sobie zobaczyć, dopiero widzimy. I tam jest troszkę więcej tego. No tutaj mam obkoszone trochę. Mam poprzeczniaków nieźle zrobionych, ale to nic. I tak to najdzie na nasieczkę i tak to tam wiecie. To bez różnicy już. Jakby na somasz, bo to jeszcze jo, bo to by ciężko było cały czas tak poprzek. A tak jak mamy, to możemy sobie jeździć na spokojnie. Nie pierwszy odcinek z cieniami, bo nie zapomniałem wyłączyć sobie. Borek już by pisał, że zapomniałeś włączyć cieni. Fajne cienie to nas na odcinku. Pozdrawiam Borusia oczywiście. Pewnie nie obejrzy tego momentu, w ogóle nie obejrzy. Jest elegancko, normalnie, tak o, jedziemy sobie naszym kejśnikiem, który już ładnie chodzi, pracuje, jeździ, pojeżdża, kosi, zbiro. I elegancko, środek lata, mam oczywiście 31 stopni, 15 stopni temperatura ziemi, elegancko 24 tysiące prawie na koncie. Na coś sobie to przeznaczymy, na jakieś nasiona czy coś, zobaczymy, chociaż coś tam jeszcze z drugiego roku mi chyba zostało, z tego co się nie mylę, jakieś nasiona. Tak więc sobie to jeszcze wysiejemy. Na pewno kukurydza mi została. Bo tam to miałem kupione tego sporo dosyć. Wiecie, o, jest tutaj mijaczek, tak więc sobie go weźmiemy. O, git. Fajny rzepaczek, tylko mógłby trochę lepiej sypać się sąsiada, bo tutaj dosyć słabo on tu leci. Bumbaj nie gubi, bo jest zrobiony. Wszystko jest przejrzane, teraz jest elegancka, wszystko już jest. Tak, podbite pieczątka jest, wiecie jak. No tutaj nie ma opcji, że kumbaj gubi. Elegancko sobie idzie 10 na godzinkę, 4 i 2 metra header bodajże on ma. Tak więc tutaj robotę ładną robi. W przyszłości może pomyślimy nad jakimś klasikiem czy czymś, zobaczymy jak to będzie. Na razie i tak za dużo tego pola nie mam. Tak więc tutaj ten case w zupełności nam wystarczy na usługę, możemy nim jechać i też będzie dobrze. Chłopaki mają tam więcej do koszenia tym bizunem, że tam aż tak szybko nie jeździ tak naprawdę w tych zbożach. Tak więc to tutaj no case na plus oczywiście, też większe zbiorniki, wszystko to też wiadomo co innego. Nie muszę tyle razy sypać, nie muszę się zatrzymać, cały czas sobie koszę i tak dalej. Tak więc tutaj jak najbardziej na plusik case'or.
Nie wiem, raczej kolejny albo i nie. To jest tego jeszcze trochę. Pół mamy szafnięte. I o pół będziemy mieli szafnięte. Popatrzmy sobie z zewnątrz trochę. Ale ładny kejsik. Można się napisać w komentarzu. Tu był dobry zakupik na tą seryjkę właśnie. Gospodarstwo elegancko widać. Mgławica jakaś się trochę wdała, ale to nic. Foki tam śpią pewnie. Tam u siebie na chatce 17 już to one na imprezę pojechali pewnie. A tutaj nie ma co pracować. Nie ma żartów. Ostatnio tam nie miałem czasu, bo ten kombajn jeszcze dopracowaliśmy i tak dalej. Tam wiecie, trzeba było te oleje, wszystko, płyny i tak dalej powlewać. Zobaczyć, czy to chodzi wszystko elegancko, dotrzeć to wszystko, żeby to wiecie, pochodziło parę godzin zanim wjedzie w pole. Ale wszystko już jest git. Tutaj temperaturka jak tam. Temperaturka no w normie, jak widzicie? Elegancko. Temperatura w normie. Wszystko tutaj jest jak najbardziej ok. Jak myślę. Zjemy to. Sami widzicie, wszystko jest jak najbardziej elegancko. Kozak jest na filtracie. Gdyby się mogli wam przybliżyć, mogę wam tutaj podejść nawet. O. Elegancko, tylko będziecie słabiej słyszeć, bo musiałbym mikrofon przestawiać czy coś. Ale i tak jest fajniutko. Elegancjutko. 71%. Boże? Coś tam widać, ten zapach chyba, tak? Mi się to wydaje, że już powinien być pomału widoczny. W zbiorniku. I patrzcie, pełny zbiornik będziemy mieli. Albo i nie. Kto to wie? Przekonamy się za chwilę, jak to sobie skosimy. 30 parę minut odcinka wyjdzie. Chciałbym jeszcze to zawieść sobie. Na skupie, tam właśnie na skupie sobie to zakończyć. I bajunia. Ogólnie mógłbym sobie zapisać, żeby tutaj do miniaturki mi zostało ładnie. Zapiszmy sobie, byśmy mieli do miniaturki elegancko, wiecie, sejwikę. Żebyśmy mogli sobie miniaturkę jeszcze w tym rzepaczku zrobić. I elegancko. 87%. I już widać rzepak. To mi widzicie? Jest, już się pojawia. Dobra. O, już tutaj, mój Jezu. Prawie na raz bym wziął. No, zostanie taki mały wyrwal do przejechania. Elegancko, wiesz, jakedek. Tak, o, pozdrawiam wszystkich oglądających, zostawcie apencję w górę, zostawcie subika na kanale Mordy, lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. Brakuje nam dokładnie 65600, tak więc, jak powiedziałem, 65600, fajne no. Brakuje nam 25600 subskrypcji, będziemy mieli 100 tysięcy, w końcu będę miał sobie ten przycisk ładniutki, piękniutki i będziemy sobie lecieć dalej. Tak więc będę miał sobie też ładną fajeczkę obornika, zweryfikowany, tak więc nie mogę się już doczekać, a sobie wbijemy te 100 tysięcy. Mam nadzieję, że w tym 2021 uda nam się to wbić. I będzie elegancko, superancko. Już coraz bliżej, zbliżamy się, tak więc git. A z tej okazji wąsa ogolę. Normalnie. Tak, o. Akurat co do brody i do wąsów, to wąsa nie lubię, a broda tak dosyć... Taka spoko jest brudka, nie? Wiecie, dwie korzyści, nie? Z brody są. Ja ty mówił jakie, ale jak ktoś wie, to wie. Dobra. No i baja. Kombaj znał testy. I z koszalem mamy pole. Jedziemy sobie. Ogólnie mogę sobie na przyczepę wysoko na stoi, a nie mogę, dobra. I będziemy musieli sobie podjechać jedną. Dobra, nic się nie dzieje. Dobra, zahamuj. Zgaś. Dojcie, no i od ojca sobie polecimy. Już tym dojczykiem sobie polecimy na spokojnie. Palmy, goi. Ogień. Lustereczka fajna mamy po bokach. Kabince jeszcze.
Ciekawe, czy by rozrzutnikiem poszło rozrzucanie tego wapna. Słuchajcie, to nie do tego podjechałem. Fajna przyczepa. Nie ta. Dobra, stój, jeszcze trochę. Dobra, starczy. Starczy co? No tak prawie. Podłączmy przewody. Nie obtarli tamtej. Przyczepki. Do tamtej będę musiał sobie też burty dokupić, tak więc będziemy mieli sobie dwie przyczepki już, tak więc... Te przyczepki nam się przydadzą, chociaż ta i tak jest pojemna, bo ona ma te 15 ton pojemności, tak więc ona jest wystarczająca do wszystkiego, tak naprawdę. Także napiłbym się może. Tako. Tako. To zaschło troszeczkę, wiecie jak jest. On się troszkę mówi, to tak to właśnie bywa. Do przodu sobie polecimy. Dobra, mamy zasypane. Nie mamy z tym jechać, tam na koniec, dobra. Wiem gdzie, tak więc sobie bez żadnego problemu możemy tam lecieć. Dobra. Pani pójdzie. Do widzenia. Dobra. No i ogień z rudy przed do góry. Czekajcie. Tu jest. Koło wybuchło w sepie. O Jezu. Co to się stanęło tam? Tego nikt nie wie. Siema sąsiady. Tam zatór stoi, o proszę bardzo, kolejny zatór. Bogactwo, szachrajstwo, proszę bardzo. Ciągniki na polach zostawiają. Mój Jezu, inny dojczyk. Ale idzie, to jest maszyna. 53 na godzinę. Elegancko na skupik, tak to jo. Tak to można sobie jeździć na skupik. Z 5 tonami. Wiecie jakie... Tak o, może coś tam zostawiam tego, że pakujesz. Mogę światło załączyć. O, od razu lepszy klimacik. Elegancko, wchodzimy sobie w zakręciki. Zaraz będziemy sobie skręcać, gdzieś tutaj był gwiazdek do mnie. Czekajcie, jeszcze kawałek. O, i mamy. Mają to wagę jako? Pokazuje ona? 19, ta. Koło 19. Cały zestaw. Tam tu strunę. Tak o się wysypuje normalnie. Został zrealizowany. Przychód ze zbiorów jeszcze dostałem, jeszcze zarobiłem sam, widzicie. Elegancko, mamy kontrakt ukończony, tak więc odbieramy sobie. Mamy kolejne pieniążki, tak więc bajunia. I co mordeczki, myślę, że w tym odcineczku to będzie na tyle. Jak odcinek się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Czekajcie na następne odcinki, wpadajcie też do chłopaków. Macie linki w opisie, wpadajcie na Instagramka. I czy jakiś odcinek się to spodobał, tak jak mówię, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i następne odcineczka. Na razie, trzymajcie się. Cześć!